Cześć, dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Ja stoję w kuchni nad rolatkami, mam zamiar je zrobić. Słońce mnie tutaj troszkę razi. Mam nadzieję, że uda mi się tego vloga nagrać tak, żeby ukazał się on najprawdopodobniej w niedzielę według moich obliczeń. No, ale będzie to zależeć od mojej weny do nagrywania. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. W każdym razie zabieram się za robienie obiadu, bo już jest grubo po południu. Która godzina? Za 15 druga, więc zabieram się za rolatki. Nie mam wyjścia, bo kupiłam ostatnio wykałaczki, więc produkcja rolatek może nastąpić. Ja mówiłam Wam, że zrobię rolatki Devolay, ale one tylko tak symbolicznie nazywają się Devolay, bo one są według mojego widzimisię zrobione, a z Devolayami mają tyle wspólnego, że po prostu daję do środka rolatek po kosteczce małej masła. Wtedy mięso staje się bardziej soczyste i miękkie. No a poza tym dodaję taki zestaw warzyw, paprykę, ogórka konserwowego. Kupiłam specjalnie paczkę pieczarek do rolatek. No ale wiadomo, pół kilograma paczki nie dam do środka. Tym bardziej, że tylko idzie do rolatek niewielka część tych pieczarek, bo Milenka niestety woli rolatki bez grzybów. Jakoś je oznaczę i dodam do naszych te pieczarki. A pozostałe stwierdziłam, że obsmażę na patelni, dodam śmietany, no i zrobię sos do polania ziemniaczków. Jeszcze muszę skoczyć do sklepu, bo jak wiecie, ostatnio u nas serwowałam barszcz biały, był przez dwa ostatnie dni, więc ziemniaki nie wiadomo jak wyszły z domu i nie mam, muszę kupić. Ja nie kupuję ziemniaków na zapach, mam pełno sklepów tutaj dookoła, więc w razie potrzeby mogę wyskoczyć i ja po prostu wszystko kupuję świeże ze sklepu. Do tych rolatek moich dodaję oprócz pieczarek, tak jak wspomniałam, ogórki konserwowe, paprykę, cebulkę, ser żółty, no i tą kosteczkę masła. Robię oczywiście w panierce, dodaję przyprawy pieprz, czosnek granulowany i przyprawę do kurczaka. Obtaczam w jajku, w bułce tartej. No i rolatki lecą na patelnię. Nie wiem, ile mi ich wyjdzie, pewnie nie za wiele, bo aż tak dużo tych filetów z piersi kurczaka to nie mam. Ale zanim zacznę zwijać rolatki, to postanowiłam się do Was odezwać. No i woda mi się już zagotowała na kawkę, bo postanowiłam się do Was odezwać i zrobić sobie najpierw kawę. Także kawa, druga dzisiaj, wlatuje, nie ma co. Woda mi się już zagotowała. Razi mnie tutaj słońce. Niby rano tak było nie za fajnie. Tak sobie nawet pomyślałam, że już zapomniałam, jak to jest, jak słońca nie ma, a tu przed nami dopiero zaczną się te najgorsze miesiące. Nie wiem, jak moje rośliny wytrzymają bez promieni słonecznych. Mam tu lampę w kuchni do doświetlania roślin. Załączę Wam, będzie coś widać, widać. No ale to jak widzicie jest światło przeznaczone typowo do wzrostu roślin. Jest ono czerwono-niebieskie. I ja używam tego światła tylko i wyłącznie jak już wieczorem wychodzimy wszyscy z kuchni, żeby doświetlić przez 2-3 godzinki rośliny. Bo niestety, ale przy takim świetle, przy takim kolorze oczy bardzo bolą. I nie nadaje się do normalnego funkcjonowania. Więc takie światło to tylko właśnie do kuchni, jak już nikt się wieczorem, późnym wieczorem po niej nie kręci. No i robię sobie właśnie kawkę. Będę sobie zwijać rolatki. Przy okazji zapodam sobie dalszą część Tillera, którego słucham, Lisy Kartner, Samotna. Jestem chyba dopiero na trzeciej godzinie, no ale zawsze coś, nie? Tam jest chyba 10 niecałych godzin do wysłuchania, do przesłuchania. No i mam kawkę, zrobiłam sobie w takim kubeczku, tym nowym, który ostatnio Wam pokazywałam z Biedronki. Kawka jest, wszystko przygotowane tutaj do rolatek już mam. Nawet już kotlety rozbiłam, filety. Mam nadzieję, że tych rolatek mi wyjdzie po prostu na 2 dni, żebym miała spokój jutro z gotowaniem. Ja nie kupuję rzeczy na zapach w sklepach,
ale staram się planować obiady na przynajmniej kilka dni, 3-4 dni do przodu. No ja planując obiady muszę zwrócić też uwagę na to, na jakie zmiany pracujemy, jak dzieci chodzą do szkoły, żeby wszystko się jakoś zgrało i każde z nas miało ten obiad gotowy do zjedzenia. Jeszcze Wam pokażę, oprócz tej filiżaneczki, w której dzisiaj piję kawkę, jaki patent sobie wymyśliłam na jesień. Bo ja wykorzystałam moje wolne dni i już sobie tutaj wzięłam takie akcenty typowo jesienne. I na przykład w kuchni dałam sobie tutaj, czekajcie, odwrócę kamerę. Dawiłam sobie właśnie takie akcenty jesienne już. No i zawsze sezonowo wymieniam sobie pojemniczki na kawę i herbatę. Także teraz króluję tutaj w rogu, przedtem były takie zwykłe pojemniki, a teraz króluję w rogu sowa i dyńka. No i tu jest rząd kubeczków jesiennych. I nie to, że one sobie tylko tutaj wiszą, ale ja z każdego z nich korzystam. No, nie tylko ja korzystam. Mężuśka, jak i dzieci też piją z tych kubeczków. Ja mam hopla na punkcie kubków. Oprócz tych, które mam pochowane w półkach, jeszcze tutaj mam wystawione po jednej stronie. I po drugiej stronie też dwie półeczki. Mam przeznaczone typowo na kubeczki. Szybki, które Wam już pokazywałam. I tu ta dyńka żywa. I tyle mam ozdób kuchennych, typowo jesiennych w kuchni. Pogoda wygląda tak. Słońce świeci. Przeszły te ciemne chmury, które były rano. Jakieś tam chmurska widać, ale nie jest źle. W każdym razie jest chłodno, bo chyba tylko jest 17 stopni dzisiaj na dworze. Nie byłam, ale sprawdzę na własnej skórze, jak pójdę po te ziemniaki. O kitki, teraz łyczek kawki. Takie łyczki kawki to chyba już się staną moją tradycją podczas nagrywania vlogów. Tak myślę. Także jeszcze jeden łyczek kawy. Zostawiam Was teraz. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze odesłać do Was potem. Czy Wy widzicie, gdzie ja dzisiaj wylądowałam? Tak, postanowiłam wpaść chociaż na 2-3 godzinki na działkę. Umówiłam się z Milenką, że jak będzie wychodzić ze szkoły, da mi cynka i wtedy na mnie chwilkę poczeka, ja do niej dodreptam i razem wrócimy do domu. Nie ma tutaj nikogo dookoła, tam tylko dwa płoty dalej sąsiadka kosi trawę, więc stwierdziłam, że się też do Was na chwilkę odezwę. W sumie to mężuśka chciał przyjechać wieczorem po pracy, żeby chociaż wpaść na pół godziny przed zachodem słońca. No ale ja wiem, jak to jest, jak się robi po 12 godzin w pracy i jak się człowiek czuje po tych 12, więc postanowiłam go odciążyć i sama tutaj przydreptałam, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko ok. A mnie w sumie taki spacerek też dobrze zrobi, bo ja codziennie lekką ręką robię około 15 tysięcy kroków. Z lekką nogą robię 15 tysięcy kroków, więc taki spacerek mi nie zaszkodzi. A teraz mam urlop, więc mam trochę więcej czasu. No a kiedy jak nie teraz? Chmury, wiaterek przegonił i zrobiło się niemal niebieskie niebo. Obiad mam już gotowy, rolatki przygotowane, więc tylko jak dzieci wrócą ze szkoły, to im podgrzeję, ugotuję ziemniaki. No i jak mężuśka wróci z pracy, to też ma gotowy obiad. Obiadem nie mam się co dzisiaj martwić. Do południa jest chłodno, po południu też robi się już raczej zimno, szybko spada temperatura, więc stwierdziłam, że takie wczesne popołudnie będzie w sam raz na ogarnięcie sobie ogródku czegoś. A mam zamiar za chwilkę wyjść, już jestem w ciuszkach zresztą roboczych, jakby nie było, przybrałam sobie leginsy. I mam zamiar wyjść na ogródek, żeby pościnać rudbekie, które już przekwitły i takie uschnięte, brzydko wyglądają. A na nasionach mi wcale nie zależy, bo rudbeki, jak wiecie, mam pod dostatkiem. Byłam jeszcze przy okazji na targu. Kupiłam sobie siateczkę z węgierkami, takimi tradycyjnymi, tymi drobnymi. Bardzo słodka węgierka, bardzo dobra. My kupujemy w stałym miejscu na targu od takiej pani na rogu. Nie wiem jak u Was, ale u nas węgierki. Kilogram kosztuje 5 zł, ale bardzo smaczne są. Także kupiłam sobie przekąskę. Skrzynki przy okazji wyjęłam rachunek, fakturę za
gaz, ale nie mam tak wysokiego rachunku. Jest ok, wiadomo, jest drożej, bo chyba 15-17 zł. Mam większe zaliczki, ale spodziewałam się, że będzie gorzej. Odezwę się do Was jeszcze potem. Ułamał mi się tutaj ten kawałek przez selfie sticku, który podtrzymuje telefon. No i on już wychodzi tutaj z tej dziurki. Kiepsko się trzyma, chwieje się. Boję się, że po prostu upadnie telefon i rozbije się szybko. Na razie z koleusami jest jeszcze wszystko ok. Dobrze się trzymają. Nie cierpię go również. To przyszłam dzisiaj z myślą, że poobcinam czubki koleusom i powsadzam, żeby puściły mi korzonki. Bo teraz noce mają być już chłodne i boję się trochę, że mi się zniszczą. Że na wszelki wypadek, o ile moja pamięć nie zapomni, już pozrywam czubeczki koleusom, żeby w razie czego mieć nowe sadzoneczki. Ale widzę, że tutaj pod zadaszeniem w miarę osłonięte są od wiatru, więc może jeszcze troszkę przetrwają. No ale tak jak mówię, w niedzielę temperatura w nocy ma już dojść do zaledwie 2-3 stopni, więc kiepsko to widzę. Może podjedziemy w któryś dzień i przeniesiemy je zwyczajnie do szklarni na noc. Spójrzcie, ile fuksja jeszcze pączków ma. No i ona ma naprawdę duże te pąki kwiatowe. Rozwinął się taki jeden. No i dla porównania do mojej dłoni, przecież on jest niemal taki duży jak moja dłoń razem z tym pręcikiem kwiatowym. Dalej też jeszcze rozbrykały. Mają sporo pączków. Tu kolejny. Obawiam się, że jak przyjdą te zimne noce, to je sieknie. Ale jeszcze oko cieszą. Nawet taki kolorek się pojawił. Rozwinęły się te pełne kwiatuszki. Goryczki bezłodygowej. Jest kilka. Jeszcze sporo z pączków jest. No i gazanie też nieśmiało rozwijają swoje kwiaty do słoneczka. Stokrotki afrykańskie też kwitną jak szalone. Nawet lwie paszki pobudziły się jeszcze do kwitnienia. No wcale nie wydaje się, że to już październik. Ciemniejsze kolory stokrotek. Tu jeszcze jakieś kwitną. Pąki magnolii już są. Na wiosnę będzie ich sporo. Dopiero pierwszy rok mamy wsadzoną ją do ziemi. Sporo urosło od dnia zakupu. Zagęściła się, rozrosła. Na zimę to ją pewnie okryjemy. Tak na wszelki wypadek, żeby pąki nie przemarzły. Rododendrony też mają sporo pączków. I też krzaczek pięknie rozrósł się. Był 2 razy mniejszy, jak go kupywaliśmy. No i tu ta skrzynia, tej skrzyni też mi będzie szkoda z tymi kwiatami. My ją wniesiemy potem do szklarni. A nuż przetrwa mi ten niecierpek. No i te fuksyjki może by przetrwały. No zobaczymy. Ale na razie wszystko pięknie. Jeszcze kwitnie. Nawet lawenda zdecydowała się, że jeszcze wypuści fioletowe kwiaty. Różyczki też. One już zostały w zasadzie tutaj bez listków na swoich krzaczkach, ale pączki są tu kolejne. 2 kolejne. Także widzicie, jeszcze rośliny chcą cieszyć moje oko, a tu niestety październik. I tu nawet ta czerwona wypuściła pączki i ma zamiar zakwitnąć mi. Lwie paszczki, smagliczka. Dalej tak pięknie się trzyma. Ja już pominę normalnie fakt, że i prymulki kwitną mi w ogródku. No szkoda, szkoda będzie tych kwiatów tego sezonu. Pierwszy rok na działeczce był bardzo udany. Najbardziej na ogródku zaskoczył mnie jednak dzisiaj widok zimowitów, które wyszły z cebulek, które posadziłam jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu. Myślałam, że one wyjdą z ziemi dopiero za rok o tej porze. A tu 2 wyskoczyły w górę. Zawilce japońskie. No i asterki, które są rajem dla pszczół.
szklarni pomidory. Ciekawe, czy zdążą dojrzeć. Mężuśce udał się sezon. Udało mu się uniknąć zarazy. Tfu, tfu, tfu. Zabieram się za podlewanie pomidorów. Roślin w skrzynkach, w doniczkach wiszących. No i za wyrywanie tych przekwitłych rudbeki. Chociaż gdzieniegdzie, co po niektóre ładnie kwitną. Ale przejdę i powyrywam wszystkie te suche. Wcale tych suchych batylków nie ma tak dużo, jak mi się wydawało. Idę je teraz odnieść na kompostownik i mam jeszcze godzinkę czasu, więc pewnie sobie jeszcze troszkę poplewię tam przy płotku na początku. Czas leciał, uciekam do domu. Milenka za 20 minut wychodzi ze szkoły, więc ja już podaję się w jej kierunku. Jeszcze musimy lecieć po te ziemniaki do sklepu, bo w dalszym ciągu ich nie kupiłam. Na razie to tyle i do potem. Rolatki gotowe, obiad gotowy. Ja oczywiście mam porcję z pieczarkami, z sosem pieczarkowym. Z racji tego, że zapomniałam, które rolatki robiłam z pieczarkami, a które bez, to musiałam poprzecinać je na połówki i sprawdzić. Każdy ma swoją porcję, jeszcze tylko czekam na mężuśka, aż zapuka do drzwi. Na dzisiaj i na jutro mam obiad z głowy. Byłam w Pepco i wtedy i kupiłam tą osłonkę, o której Wam wspominałam, że jak tylko będę jeszcze raz w tygodniu w sklepie, to jednak zdecyduję się dokupić jeszcze jedną taką samą i była na szczęście, więc po nią sięgnęłam. A przy okazji zauważyłam, że jest nowa dostawa, kupiłam i taką w kolorze złamana biel z motywem roślinnym, takim wypukłym. Fajna cena, bo kosztowała zaledwie 12 zł. Poszłam jeszcze do Teddy i sięgnęłam po tą, o której Wam wspominałam, że ona tam czeka na mnie na półce. Kupiłam ją jednak, bo pomyślałam, że jak jej nie kupię, to później będę żałować. A tak to mam, bo naprawdę mi się podoba ten delikatny wzorek, taki sznur z koralikami wypukły. Ona też kosztowała 25 zł, podobnie jak ta w Pepco, chociaż jest troszkę mniejsza, to jednak bardzo mi się ten kolor i właśnie taki delikatny wzór podoba. Będąc wtedy, zauważyłam osłonki w dziale tam, gdzie mają rzeczy do ogrodu i rzuciła mi się w oczy taka. Ona już nie jest ceramiczna, a wręcz przeciwnie, bardzo ciężka, taka kamienna, z takimi przetarciami zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wydaje się, jakby była już używana. Ona kosztowała 17 zł z kolei i ma zdecydowanie większą średnicę niż te pozostałe, więc planuję posadzić w niej dwie sansewerie. Cztery osłonki dodatkowe wpadły. Tak, na szybcika. Ja już do domu przydreptałam. Jest chłodno na balkonie. Robi się dosyć zimno. Nagrywam z ręki, bo niestety, ale selfie stick już całkowicie zjadłam. Zamówiłam kijek do nagrywania. Powinien jutro do mnie dotrzeć. Na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu. Papatki.